Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Asusa Zenfone 7 Pro. W zeszłym roku Zenfone 6 rzeczywiście zrobił na mnie świetne wrażenie, jeżeli chodzi o design, o to, że to urządzenie wyglądało inaczej niż większość konkurencji. Jak jest w tym roku? Sprawdźmy. I oczywiście mówimy o wersji 7 Pro, która od wersji 7 różni się chociażby stabilizacją optyczną w obiektywach i kilkoma innymi szczegółami, ale ogólnie jest to bardzo podobne co do konstrukcji i działania urządzenie, co to tańsze. Zacznijmy od jakości wykonania i wyglądu. Aluminiowa rama, z przodu Gorilla Glass 6 generacji, z tyłu Gorilla Glass 3. Nie znalazłem informacji, jakie jest szkło na obiektywach, bo jednak jest to część oddzielna, nie jest to łączone szkło, więc pewno jest jakieś inne szkło albo to samo. Natomiast urządzenie na pewno jest duże i ciężkie, musicie o tym pamiętać, jest to spory smartfon i te 230 gramów naprawdę czuć cały czas. I po prostu mamy wrażenie, że ten telefon jest taki dość masywny. Telefon nie jest również cienki, ale coś za coś, tutaj jednak kosztem baterii rzeczywiście urządzenie wydaje się dość grube. Na prawej krawędzi mamy dwa przyciski, jeden jest dwuklik do regulacji głośności, dobrze spasowany, chociaż delikatny luz gdzieś tutaj jest, ale myślę, że ogólnie jest całkiem nieźle. Jest powyżej połowy, na środku mniej więcej, właściwie równo na środku jest płytka dotykowa, która jest również przyciskiem i przycisk, który jest konfigurowalny, więc można i podwójne i dłuższe przytrzymanie skonfigurować właściwie dowolnie. No i ta płytka jest aktywna, więc nie trzeba naciskać jej, wystarczy przyłożyć palec, momentalnie odblokowuje się urządzenie i jest to rzeczywiście świetnie. Te krawędzie są również takie delikatnie ostre, więc jak będziemy przesuwać po prostu palcem po tej całej krawędzi, to jest to odczuwalne. Nic niepokojącego, ale jednak zwracam na to uwagę. Lewa krawędź to tylko slot na dwie karty nano SIM i jeszcze microSD, więc pamięć można rozbudować. Górna krawędź jest zupełnie wolna. Tutaj jak widzimy jest oczywiście mechanizm, który się obraca. Na dole natomiast mamy mikrofon podstawowy, jest głośnik, jeden z dwóch, bo drugi jest oczywiście nad ekranem. Są to głośniki stereo. Są bardzo dobre. Jedyne do czego mi się przyczepił to, że przy takim zestawieniu niestety jest dość mało basu, ale jest czysty, wystarczająco głośny, bardzo głośny nawet bym powiedział, więc pod tym względem jest w porządku. Chciałbym, żeby były po prostu troszkę bardziej wyczuwalne niskie tony. No i mamy USB typu C, bateria 5000 mAh, 30W ładowarka w zestawie i te wyniki ładowania nie były takie systematyczne, w sensie czasami było to godzina 20, czasami godzina 30 do pełna, nie wiem od czego to zależało, może od temperatury urządzenia, o której powiemy sobie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o czasy rozładowywania, jest świetnie. Na ogół powyżej 6 godzin, raczej 6 do 7 godzin na ekranie. Naprawdę wypadało to bardzo dobrze, to są 2 do 3 średnio intensywnych dni. Nie miałem żadnych problemów tutaj z baterią, żeby w ciągu dnia na przykład gdzieś uciekała samoistnie. Pod tym względem było wszystko w porządku. I myślę, że Zenfone 7 Pro rzeczywiście na baterii jest w stanie wytrzymać spokojnie taki mniej intensywny weekend. Nie mamy oczywiście tej wodoodporności ani indukcyjnego ładowania. Natomiast odnośnie baterii wspomnę również o ustawieniach, bo tak jak w rogu 3 i tam to bardziej dokładnie rozpatruję, jest tutaj kilka schematów, przede wszystkim takich, że są tryby oszczędzania baterii, które można sobie jakby zmieniać, wszystkie funkcje właściwie można dopasować w zależności od trybu, który sobie wybierzemy, są predefiniowane, można stworzyć własny, ale również jest możliwość na przykład włączenia, wyłączenia szybkiego ładowania, jest możliwość również ładowania tylko do odpowiedniego poziomu, na przykład do 80% baterii, żeby oszczędzać jej jakby żywotność i Asus o tym mówił już dużo wcześniej, że jednak ma to wpływ, więc możecie sobie oczywiście tam pogrzebać, jeżeli telefon jest na dłużej, to warto oczywiście sobie z tego skorzystać. No i na dolnej krawędzi mamy również diodę powiadomień, która moim zdaniem jest trochę niefortunnie umiejscowiona. Ona jest jakby jasna, mocna, daje po oczach, jeżeli telefon jest skierowany w naszą stronę, no ale właśnie musi być telefon tak ułożony, żeby świeciła w naszą stronę. Wieczorem robię oczywiście delikatną poświatę, że widać gdzieś tam to na biurku jak miga, ale w ciągu dnia niestety no musi telefon tym dołem być skierowany do nas. Przejdźmy do tyłu. Tył oczywiście jest błyszczący, przynajmniej w tej mojej wersji kolorystycznej. Jest delikatnie zakrzywiony, więc trochę poprawia chwyt urządzenia, natomiast bardzo mocno się palcuje. Jest oczywiście ciemny plus taki jakby odbłysk zielonkawy. Wygląda to dość ciekawie. Moduł aparatu jest potrójny w tym roku, więc jest znacznie większy i mam wrażenie również, że wydaje trochę więcej dźwięków, o czym za chwilę. Na samym korpusie, na tym szkle Gorilla Glass 3 generacji możemy również znaleźć mikrofon, który oczywiście nie mógł się znaleźć na górnej krawędzi przez to, że ten moduł jest
obracany. Podwójna dioda doświetlająca, chociaż widzę, że nie jest jakoś specjalnie z dyfuzorem. Natomiast zestaw mamy trzech obiektywów i myślę, że jest najbardziej adekwatny. 64 megapiksele ze światłem 1.8, optycznie stabilizowane. 8 megapikseli ze światłem 2.4, to jest 80 mm, to jest trzykrotne zbliżenie optyczne, również optycznie stabilizowane. I 12 megapikseli ze światłem 2.2, to jest szeroki kąt 113 stopni, więc nie aż tak szeroki jak u konkurencji. I do aparatu oczywiście sobie przejdziemy, natomiast jeżeli chodzi o mechanizm, przede wszystkim mam wrażenie, że działa jakby w dwóch trybach. Nie wiem, czy to są dwa różne silniki, czy po prostu te silniki działają w różnych trybach. Bo jeżeli włączamy sobie aparat i po prostu delikatnie chcemy chociażby przyciskami zmienić jakby ułożenie tego aparatu i robimy to tak skokowo, w sensie przesuwamy sobie po chwili i puszczamy, to jest to praktycznie bezgłośne, nie słyszymy tego. Natomiast jeżeli przytrzymamy dłużej, to wtedy jakby jest słyszalny dość mocno ten silniczek. Nie wiem, czy on po prostu wchodzi na wyższe obroty i szybciej zaczyna obracać ten aparat, bo również w momencie, kiedy... O, właśnie, może to usłyszycie? Słychać to dość mocno, bo będzie kiedy na pełnej prędkości po prostu się on obraca. Natomiast jeżeli robimy to powoli, to jest praktycznie niesłyszalne. Ale do momentu, kiedy na przykład zbyt długo przytrzymamy strzałkę, czy po prostu przycisk regulacji głośności, i wtedy ten aparat wchodzi w ten szybszy tryb. Więc można to zrobić tak niepostrzeżenie, w sensie, że nikt nawet nie będzie wiedział, że ten aparat się podnosi, nikt tego nie usłyszy, ale w momencie, kiedy będziemy sobie obracać tym aparatem albo będziemy korzystać z rozpoznawania twarzy, które no, działa po prostu dłużej, no bo jednak do 2 sekund się obraca ten moduł. Działa to bardzo dobrze, ale jednak zawsze korzystam ze skanera odcisków palców, to jednak wybrałbym po prostu ten skaner, bo jest dużo, dużo szybszy. Nie zmienia to faktu, że ten moduł jest na tyle bezpieczny i dobrze zrobiony, myślę, że jak poprzednio, w sensie, że można spokojnie sobie tym tak ruszać, nie zauważyłem jakichś takich problemów, żeby nagle coś przestało działać. W pasku powiadomień jest również taka specjalna ikonka, która służy do wymuszenia zamknięcia po prostu aparatu, gdyby się na przykład zawiesił w jakiejś tam funkcji, ale działa to dobrze, myślę, że jest to na tyle przetestowane względem poprzedniego modelu, że tutaj raczej ciężko było cokolwiek zepsuć. Wspomnę tylko o jednej rzeczy, że oczywiście zbiera się tutaj sporo kurzu również w tej części wewnętrznej, więc później niestety ten brud jest jakby troszkę zasysany i te obiektywy bardzo często niestety są brudne. Ale myślę, że jest to naprawdę bardzo solidne, nie udało mi się nigdy nic z tym zrobić. Również w momencie, kiedy położymy sobie aparat i telefon jakby nie ma schowanego tego modułu, to on się nie schowa, jak wykryje zbyt duże jakby... taki napór na jakąś przeszkodę, jeżeli jest zamknięty, to się nie otworzy sam, jeżeli telefon leży i jest po prostu wszystko wyciemnione, więc myślę, że jest to naprawdę już wtedy bardzo dobrze przemyślane. Tutaj dodano kilka rzeczy, o których powiemy sobie stricte już w aparacie. Przechodząc natomiast do przodu, mam ekran 6,67 cala, 1080x2400 pikseli, jak mówiłem Gorilla Glass 6 generacji. Jest to Super AMOLED 90Hz. W sensie jest 60-90 lub automatyczna, ja na stałe ustawiłem sobie 90 i myślę, że robi to robotę, w sensie ekran jest naprawdę świetny, jasność minimalna i maksymalna, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest dodatkowo funkcja, która przy tych niskich jasnościach, mówiłem ostatnio o tym przy porównaniu IPS-a z OLED-em, właśnie pomaga przez eliminację tego migotania po prostu w niskich jasnościach, co jest właśnie znamienne dla ekranów OLED-owych, więc polecam sobie również to włączyć, ale ogólnie ekran jest świetny, kolorystyka bardzo nasycona, żywa, kontrast nieskończony, więc nie mam tutaj zastrzeżeń, naprawdę wygląda to, jeżeli chodzi chociażby o oglądanie filmów, rewelacyjnie. No i wspomnę o ekranie Always On, który wyświetla tylko godzinę, datę, ale niestety nie wyświetla powiadomień, więc połączenie to z tą diodą powiadomień, która jest słabo widoczna, to nie jest idealne kombo. I tutaj dużym plusem, jeżeli chodzi o moduł, który jest obracany, jest oczywiście to, że mamy jakby te ramki bardzo, bardzo małe, symetryczne prawie, no bo jednak brudka jest troszkę większa, ale ogólnie wygląda to świetnie, no i nie mamy żadnego notcha, wcięcia, łezki, niczego takiego. Więc jeżeli ktoś preferuje, że przedni panel jest jakby niezakłócony, to jest jedno z niewielu rozwiązań, które coś takiego oferuje, a jeżeli potrzebujemy, to zawsze mamy aparat i to ten, powiedzmy, bardzo dobry z tyłu również do selfie. Jedynym moim zastrzeżeniem co do przodu, bo już pomijam to, że dolna brudka jest trochę grubsza, jest to, że czujniki światła są jednak na górnej ramce i niestety przez to, że ona jest taka wąziutka, bardzo często jak na przykład grałem, powodowałem, że przytrzymywałem palcem po prostu bezpośrednio na tych czujnikach i wtedy jakby jasność automatyczna
wariowała. W normalnych warunkach spisuje się bardzo dobrze, reaguje bardzo szybko i jakby nie zmienia się sama, ale niestety jak przyłożymy ten palec, to urządzenie potrafi troszkę zgłupieć. Co do nakładki. Nakładka jest dobrze znana, to jest czysty Android, oczywiście z pewnymi modyfikacjami, jeżeli chodzi o konkretne funkcje, mówię na przykład o ekranie Splendid, czy rozwiązania typowo od Asusa jak Jean Gear. Wszystkie tutaj Wam pokazuję, tych rozwiązań jest bardzo dużo, również możliwość konfiguracji wyglądu samego urządzenia, ikonek, rozmiaru czcionek itd. To jest mocno dopracowane i ciężko się tutaj przyczepić, a jeżeli ktoś lubi czystego Androida, to myślę, że to jest dodatkowy atut. Oczywiście są gesty, to co dobrze znamy, ale również takie funkcje w zaawansowanych funkcjach jak właśnie Jean Gear, o którym mówiłem, Twin Apps, czyli podwójne aplikacje, te same do uruchomienia, jest OptiFlex, czyli aplikacje, które chcemy, żeby zawsze były, powiedzmy, w najwyższej wydajności gdzieś tam czekały, to można sobie tak zrobić. One nie są usuwane wtedy z RAMu i są szczególnie optymalizowane, żeby działały jak najszybciej, więc tych rozwiązań jest bardzo dużo i można sobie tam zerknąć. Myślę, że na brak funkcji takich personalizacyjnych i funkcji dodatkowych nie będziecie tutaj narzekać. Przejdźmy do tego, co jest naprawdę dużym plusem, jeżeli chodzi o Zenfone 7 Pro, a mianowicie specyfikacja. Mamy Snapdragon 865 z plusem w tej wersji Pro, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. To jest UFS 3.1, którą, jak mówiłem, można rozbudować. Testy syntetyczne są rewelacyjne, często bijące inne urządzenia na głowę i płynność działania jest po prostu mistrzowska. W sensie działa to naprawdę rewelacyjnie, dużo lepiej niż w innych flagowcach, nawet z podobną specyfikacją albo troszkę słabszą, z większą ilością pamięci RAM. Naprawdę jest tutaj to rewelacyjnie zoptymalizowane. Nie pamiętam, nie zanotowałem sobie w notatkach, żeby ani razu gdzieś tam Zenfone 7 Pro mi się przyciął, żeby coś przyklatkowało. Naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. No i jest jeden mankament, który tutaj się pojawia, a mianowicie mam wrażenie, że często obudowa jest po prostu delikatnie ciepła, nawet jeżeli za dużo nie robimy, nic intensywnego. Nie wiem, z czym to jest spowodowane, bo to nie jest temperatura, która przeszkadza, ale odczuwalna jest pod tym względem, że chwytając inny telefon, czy jakikolwiek, który też nic tam, powiedzmy, nie robi, na biurku leży 2 godziny, to Zenfone 7 Pro może być cały czas gdzieś tam delikatnie ciepły. Tak jak mówię, nic niebezpiecznego, ale wartego odnotowania, że jednak telefon super chłodny na pewno nie jest. No i przechodzimy sobie do tego aparatu. Interfejs jest jak w poprzednich Zenfonach, w sensie tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy, natomiast to, co jest dla mnie jakimś ogromnym zaskoczeniem, jest to, że przełączanie się między poszczególnymi obiektywami i robienie zdjęć jest ultra płynne. W sensie żadne iPhony, żadne Pixele, żadne Samsungi, Huawei, nic tak szybko nie ma możliwości przełączania się między obiektywami i robienia zdjęć. To jest coś niezwykłego i te zdjęcia są w punkt ostre i tak nie ma jakichś tam problemów, żeby one były rozmazane. I zanim przejdziemy do jakości zdjęć, oczywiście wspomnę o tym, że jest wideo i 4K 3060, jest 8K, które jest tam ograniczone właśnie przez przegrzewanie się. Natomiast jeżeli chodzi o resztę interfejsu, no to mamy taką dodatkową ikonkę, która umożliwia zaprogramowanie dokładnie trzech takich pozycji predefiniowanych ustawienia aparatu. Czyli jeżeli wiemy, że robimy często zdjęcia, powiedzmy tak z dołu, ale chcemy robić do przodu, to można sobie taki przycisk zaprogramować i ustawienie tego aparatu będzie automatyczne, a nie, że będziemy musieli ręcznie sobie za każdym razem to regulować. Więc to jest fajne. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to na pewno to, że mamy automatyczną panoramę, czyli po prostu kładziemy sobie telefon, klikamy i automatycznie aparat nam się obraca. Nie wiem, dlaczego względem Zenfona 6 jest to gorzej zrobione, pod tym względem, że ok, rozumiem, że jest świetna wibracja w tym telefonie i to też warto podkreślić, natomiast każde jakby przesunięcie jest takie skokowe i za każdym razem jest jeszcze wibracja, więc niestety powoduje to, że telefon w ręce nam się przy tej automatycznej panoramie trochę częściej. Nie wiem, rozumiem, że to jest fajny bajer, ale mogliby to jednak jakby w tej opcji wyeliminować, żeby jakby tych poruszeń dodatkowo nie generować. Automatyczne panoramy są super, no bo tylko trzymamy telefon i wszystko robi się samo i to jest świetne i robimy to jakby jednym kliknięciem i tyle. Można oczywiście ręcznie sobie robić taką panoramę, również za pomocą wychylania tego obiektywu. Jest również śledzenie ruchu podczas nagrywania, czyli będzie nam się wychylał aparat, jeżeli będziemy go tak trzymali i ktoś tam zacznie nam uciekać, więc będzie ten aparat śledził tą osobę. To, co było w Zenfone 6, tutaj jakichś większych zmian nie ma. Natomiast muszę powiedzieć, że ogólnie zdjęcia w ciągu dnia są bardzo dobre, w sensie kolorystyka ładnie wygląda, może nie jest jakaś tam idealna ta dynamika, ciągle na pewno brakuje, ale jest dużo lepiej, myślę, niż w Zenfone 6 i muszę powiedzieć, że w ciągu dnia te zdjęcia naprawdę się bronią z każdego obiektywu. Trzykrotne zbliżenie również na plus, szeroki kąt fajnie wypada i tak jak mówiłem, to co jest dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem, to jakby szybkość robienia tych zdjęć i przełączanie się między obiektywami. To jest na pewno coś wartego odnotowania.
Oczywiście jest tryb nocny i tutaj zwracam uwagę, że no przydaje się to w przypadku telefonu, no bo wystarczy sobie obrócić aparat w ten sposób, że możemy sobie go postawić, kładziemy sobie gdzieś tam telefon na murku i można sobie w ten sposób zrobić zdjęcie, chociażby wiadomo, że to w pionie, ale jednak możemy zrobić zdjęcie nie dotykając aparatu. I wtedy na pewno będzie ono dłużej jakby naświetlane. No i domyślnie mamy 4 sekundy naświetlania lub 7, w zależności od trybu, z tego podstawowego, gdzie po prostu jakby taka sztuczna inteligencja wykrywa po prostu ciemną scenę, to są 4 sekundy, w trybie nocnym do 7, a jeżeli ustabilizujemy właśnie obiektyw, to potrafi telefon nawet ponad minutę zbierać dane, chyba 75 sekund maksymalnie mi pokazało. I oczywiście różnica w jasności takiego kadru jest widoczna, to oczywiście jakieś Wam pokazuję przykładowe. Nie są to na pewno najlepsze zdjęcia nocne, to od razu zwracam na to uwagę, natomiast myślę, że jest lepiej niż wcześniej, ale nadal brakuje na pewno dużo do konkurencyjnych rozwiązań. Doceniam mocno na plus, że można robić te zdjęcia nocne z szerokiego kąta, niestety nie można robić z tego trzykrotnego optycznego zbliżenia. Więc podsumowując, Zenfone 7 Pro jest droższy i to sporo niż Zenfone 6, kiedy wychodził, natomiast myślę, że wszystkie rzeczy zostały tutaj mocno dopracowane, dopakowano to, co jest powiedzmy top trendy w tym roku, czyli 90 Hz, świetny ekran, dobre głośniki, chociaż nie rewelacyjne, topowa specyfikacja, telefon śmiga i myślę, że mało mam takich zarzutów, do których mógłbym się przyczepić. No to zdjęcia nocne, do których się przyczepiałem, ale myślę, że tu jednak się przez dłuższy czas nic nie zmieni. Na końcu tylko wspomnę, że nie miałem problemu z rozmowami, one były w porządku, chociaż może nie jakieś rewelacyjne, jest NFC do płatności, Bluetooth 5 z aptX-em, no i wspomnę również o Wi-Fi 6, które wyciąga świetne wyniki i mamy tutaj również podwójną antenę, dzięki temu te wyniki są tak dobre, więc rzeczywiście telefon jest zauważalnie szybszy, jeżeli chodzi o prędkości pobierania czy wysyłania od całej konkurencji. Więc podsumowując, Zenfone 7 Pro, tak samo zresztą jak Zenfone 6, mówiłem to w zeszłym roku, uważam, że jest jednym z takich bardziej zaskakujących urządzeń, biorąc pod uwagę, że mamy nudę w tym roku niestety, ale niestety również będzie to telefon, który jest mocno jakby niedoszacowany, niedoceniony i jakby użytkownicy będą bali się po niego sięgać. Nie wiem dlaczego, tak samo było w zeszłym roku, natomiast to jest urządzenie, które nie jest kompletne, bo brakuje kilku haczyków właśnie do zaznaczenia, ale myślę, że wieloma aspektami nadrabia, jest również mocno kreatywny pod tym względem, że ten aparat to jest coś, czego cała konkurencja właściwie nie ma, że jeżeli już jest wysuwany czy jakby obracany aparat, to wykorzystajmy go jakoś dodatkowo do tego śledzenia, do tych automatycznych panoram, do programowania sobie tych konkretnych jakby trybów, więc to jest rzeczywiście fajne, dzięki temu możemy robić jakieś tam kreatywne zdjęcia. Dajcie znać, co myślicie, zapraszam do komentarzy, ja uważam, że sprzęt jest godny polecenia. Trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, no i cześć!